Dzień dobry, widzę, siemano, z tej strony niezbędny Jakub. Niezbędny dziś przejmuje vloga, bo niezbędny jedzie teraz nagrywać. Później będziecie widzieć Guwera. Nas jest dwóch. Lecę do PG nagrać nutę, która wyjdzie równo z premierą jakby Mustanga. Nie będę wam pokazywał nigdzie poszerzonego Mustanga. Zobaczycie dopiero na teledysku u niezbędnego Jakuba. Szykuję coś naprawdę grubego. Naprawdę, naprawdę grubego. I zobaczycie, to wyjdzie za od 2 tygodni do miesiąca, jak się wszystko pójdzie po myśli. Jak nie, no to może się przedłużyć, ale mam nadzieję, że się uda szybko. Bo chcę to zrobić jak najszybciej i niedługo dostanę info od blacharza. Wszystko przyszło dzisiaj, oponki, zderzak, więc idę wam teraz pokazać paczkę, jaka jest wielka. Guwera jeszcze nie ma, ale pokażę za niego tą paczkę, no trudno. Tu się znajduje zderzaczek. Nie będę wam na razie oponek pokazywał w innym vlogu, więc oglądajcie. Ale przednie opony są szerokości tylnych, 10,5 cala tylne. Teraz z przodu będę miał 10,5 cala. Grubo, zobaczycie, jak to będzie wyglądać kosmicznie. Paczuszka, nie otwieram jej na razie, bo dzisiaj ona leci do blacharza od razu, który będzie już naprawiał zderzaczek, mącił go. Pewnie w następnym tygodniu od razu dogadamy się z poszerzeniami, kiedy może zrobić. To wszystko zależy od czasu blacharza. Będzie premiera nuty i pokazanie Mustanga, czyli takie podwójne combo. A powiem wam tak, będzie grubo i tyle. Tyle wam chcę powiedzieć. Może dogra się specjalny gość, ale to może. Więc czekajcie, ja coś przekminię, żeby było jeszcze grubiej. Nie dość, że zobaczycie premierę Mustanga, nie dość, że zobaczycie dowaloną nową nutę niezbędnego Jakuba, to jeszcze zobaczycie specjalnego gościa, czyli 3 combo na jednej nucie. Wow! Jesteśmy już u tego sportowca. Siema! Sportowy świn! Od dzisiaj tenis. Penis! Vlogi o tenisie. O penisie, vlogi o penisie. O tenisie. Elegancko. Słuchajcie, jaram się w... To tak fajnie wyszło, tak jak mówiłem, miałem taką w głowie rano. Kurde, zmieniłem cały tekst. I jak ci się podoba, Peja? Mogę pokazać ludziom. Jest dobrze. Pokazujemy kawałek? Jeden z najlepszych numerów. Nie prowadzę samolotu, ale pilot jest na feldze. Wielkie skrzydło na bagaju, no bo lubię lecieć. Jak jedziesz za mną, no to nie podjeżdżaj do mnie. Nie chciałbyś spotkania zderzaka ze smokiem. Ale to jest mocarne! Przecież to tak siądzie, słuchajcie, to usłyszycie dopiero z premierą Mustanga. Wow, to jest jeszcze przed miksem w ogóle wokal jeszcze czysty. Ale mocno, mocno, podoba mi się to, k***a, yeah. Ja się już zbieram. Słuchajcie, nuta nagrana, hicior będzie grany. No będzie grubo, podoba mi się mega. Bo jest taka o samochodach, jak ktoś się zna na częściach, wie co i jak, tak mniej więcej. No to zrozumie i będzie fajnie. No jak ktoś się nie zna, to też fajnie bangla. Ten weekend Maxiu jest ze mną, właśnie go odebrałem. Byliśmy sobie, słuchajcie, kupić to, czyli bubble tea. Maxiu jeszcze nigdy nie pił bubble tea. Jestem ciekawy, jak mu będzie smakować w ogóle. Ho, próbujemy. Próbuj. I co? Jak ci smakuje? Pyszne. Dobre bubble tea? Mhm. Jo. A baba i... A spróbuj mojego, jak smakuje. Pyszne. Ty, borówka też spoko. Ej, moja pyszny smak. Mhm. O, moje pudełko. Co w tym pudełku jest? Co ty tu spakowałeś? Pokaż tam. Uuu, fidget spinner. No, a na to. Gwizdek? No, na to. O, laser. No. Od kogo dostałeś? Od widza jakiegoś. A od widza, jakim, od widzki chyba. A bo jaki mam swój. Ale tak chyba nie wolno robić, bo się zepsuje aparat. Poszukiwanie skarbów. Nie, no luksus. Smaczy? Pokazałbym ci, jak się strzela kulkami. Film na TikToku z kulkami chyba tak wywalił, że nie wiem. Ładuj! Poszło na cały świat, bo widziałem na jakichś fanpage'ach na Facebooku nawet to lata. Ale nie będę mu pokazywał, bo będzie tu strzelał po domu. Ale co, tata będzie z Mustangiem robił? Nowe fele, nowe poszeszki. Spróbuję. Wow! Ale wsiadło! No. To po bubble tea, tak? Kuleczki gdzieś tam. Co tam się dzieje? Co to jest? To jest od Mustanga twojego. Kawałek Mustanga masz. Ty, uspokój się. Idziemy na kuleczki, ale nie będę brał tam kamerki. No zdepcz mi jeszcze ostatnie szczątki Mustanga. Bezcześci go i tyle będzie z tego. Dobra, widzimy się jutro albo jeszcze może dzisiaj. Maksiula, gdzie my jedziemy? Mamy kolejny dzień, tak jak mówiłem po cięciu. Do dziedzia Waldzia. Jedziemy do dziedzia Waldzia, ojca wszystkich ojców. No właśnie. Vivaldiego, może niedługo niezbędny Jakub nagra nutę z Vivaldim. Co, Waldi? No. W
Aldi? No. Ciekawe, czy ciotka pewnie śpi, bo jest 11 godzina, weekend, sobota. No, dziadzio jest BMW. BMW dziadzio jest? A tato co jest? Paróweczką. Co? Jak paróweczką, gościu? Baba jest paróweczką. A ty jesteś kaszanką? Nie. Tak. A baba moja tam jest chyba jajeczkiem. Uuu, baba jak to oglądnie, to będziesz miał przypał. Jest Vivaldi. Chodź tu do wujeczka. Ja mam batonika. Do wujeczki. O, dla dziadzia przywiózł batonika. Nie, to mój. O nie, to mój. Idę do skrzynek. Do skrzynek z nim. Siedzisz tutaj. Julka chyba śpi. Jak ma otwarte drzwi, to zrobimy jej premierę nuty. Julka! Jasne. Nie prowadzę samolotu, ale pilot jest na felce. Wielkie skrzydło na bagaju, no bo lubię lecieć. Jak jedziesz za mną, no to nie podjeżdżaj do mnie. Nie chciałbyś spotkać na szaka ze sobą. Folia bąbelkowa? Słuchajcie, pamiętajcie, że trwa konkurs. Do wygrania jest mój BMX, srebrny, streetowy. Wystarczy zamówić jedną rzecz i każdy w tym miesiącu do 20... O, szukałem ich! Yeah! I każdy do 29, kto zrobi zakupy w tym miesiącu, bierze udział w konkursie. Wystarczy byle co kupić. A patrzcie, co przyszło. Ja jeden biorę, nie? Pizdy! Nara! Czarne wnętrza są? Czarne, tu Mustangek piękny, 1L1P, tu Mustang. Nie no, sztosy te kubki. No, wystarczy, że sobie kubeczek zamówicie. Ty też? No. Ale widzowie nie będą mieć wtedy. Dajmy kubek, oddawaj. Więc możecie sobie zamawiać i przy okazji wziąć udział w konkursie, bo każdy bierze udział. Ile osób już bierze udział na razie? Około 100. No to tylko 100 osób, to macie 1% na to, że ktoś wygra. Dużo osób nie zrobiło zakupu. Znaczy no dużo, 100 osób to sporo, ale... Ale macie jeszcze czas, więc możecie wziąć udział też. A wystarczy kubeczek do herbatki, każdy potrzebuje kubeczek. A taki z Mustangiem. Poczekajcie, bo niedługo, jak skończę projekt Mustanga, to nowe bluzy wiadomo i koszulki. Właśnie z tym Mustangiem już skończonym. Będzie grubo. Maciu sobie bazę ponoć zrobił. Gdzie on zrobił bazę? Ale masz bazę! No. Lux Malina, nie? No. Lux Malina, masz nawet pingwina. Co? Pan, jaki pantofel. To moja żona będzie jadła teraz o. Krzesełko. O kurwa. Proszę, to są... Z nimi wszystko w porządku? Nie, absolutnie. Petel też by taki dla ciebie był. Ale ty masz dobrze, Marta, jak się ustawiłaś, pana prezesowa. Przyniósł krzesło. Człowiek musi jakoś żyć. Krzesło podrzucić do roboty? Będziemy szukać, słuchajcie, mamie auta. Tato! Tato! No mama mi mówi, że mnie w kapuście znalazła. No nie wiem, ja nie pamiętam, bo ja pijany byłem. Dziadzie z majóweczką! Dziadzie, majówka, dziadzie, majówka! Na zlot? Mama się napaliła na zloty, bo jej się spodobały zloty motoryzacyjne. Jak Mustanga odbiorę, to będziemy latać, jak będzie ciepło. Zabiorę mamy na Illegal Night Wrocław. Tak, mnie zamknął. To szukaj mamusi, a ja do pracy. Lecz, żegnaj. Szukamy mamie auta, więc w którymś z odcinków zobaczycie mamy nowe auto, ale to pewnie za jakiś jeszcze czas. Fiat 126P. O tak! Mailu! O tak! Chodź tu. Chodź, robimy film! Julka, robimy film! Chodź, do Petela jedziemy. Jedź co? Jedziemy do Petela. Jedź z Waldkiem. Waldek musi go poznać. Tak? Tak, tak. A Waldek nie poznał Petela. A wyciągniesz mi składa? A gdzie jest skład? Tam. No to dawaj. No napęd na jedno koło i to prawe. Pamiętam odcinek, jak go kupiliśmy, a Maxi już z niego wyrósł. Ale jedź ci dalej. Może kupimy większego kłada, co? No. No ty ledwie tam siedzisz. Gdzie ty siedzisz? Na końcu? Ale już wyrósł, trochę wyrosek. No to jest fajna powierzchnia. Żeby zrobić rampę na przykład. Twój chłopak, ja. Co to za bąki takie jeszcze świeże? Ale bym je opalił, kurde. Opaliłby je. Co ty się... Nie klap! Się skitrał z patykiem i z jajkiem! Święta ci się pomyliły! Nie klap! Nie te święto, gościu! Co tam jest? Woda! Bo ile wody? To jeziorko ma dziadziuś pod tym? O kurde, ile wody! Tyle no. Głęboko jest. Tu można ryby łowić. Czujesz ten klimat, Abulka? Czujesz to? To ciepło, to słoneczko, chociaż na chwilę. Kubeczki, zawijamy. Elo! Elo!
Dobra, jedziemy teraz z Maxem odebrać kawałek mojej felgi, który się znalazł tam po wypadku. Chłopaki znaleźli i oznaczyli mnie na Instagramie, więc teraz po nią jadę, bo możliwe, że da się tą felgę naprawić, tylko będziemy sprawdzać, czy jest sens naprawiać i czy jest prosta, bo jak jest prosta, to będziemy naprawiać. A jak się skrzywiła, no to nie ma sensu po prostu. Gumisz, dawaj felgę! To chcesz? Ej, ale patrz, gdzie to było? Skrzynę, ale patrz to. Wygięło się też. Bo? A to z młota przyspawa się, będzie kit. Zobaczymy resztę felgi, nie? Jeździ obserwować. Jeździć obserwować. Chodzić. Ale może to jest takie zagięcie. A ten kawałek był? A ten kawałek był koło maka na chodni na trawniku. Aha, czyli no bo ja się odbiłem od dwóch krawężników, tak to jakby. To było koło ta baneru na cyrklu, jak masz baner z tymi, z paliwem, nie? Czyli w ogóle w dwóch miejscach, czyli pierwsze uderzenie bardziej łamało to. O ja pierdzielę. Patrz, jak się felga, taty. Drifterzy. Dojechaliśmy na miejsce ulubione Max. A dlaczego? Bo tu jest karuzela, nie? Ty lubisz z karuzelą. Siada. Ale szybko to ja. No. Kiedy ze mną. Hello. Kręcimy tak szybko, to złap się mocno. Złap się mocno. Wydaje mi się, jakby kamera miała spaść. Uuuu. Jest okej? Ale fajnie. No, a fajnie? Wystarczy. Wystarczy? No. To hamujemy. Ale mi rakiety było. Ostatnio hamowaliśmy, Maksiu się złapał tego koła. I wiecie, i trzymał się go. No i tak se latło dookoła. O właśnie, tak o, nie trzymaj go. Musisz go hamować chwilę. Widzisz? Musisz uważać, gościu. Kręci się w głowie? Nie. Pobieg bokiem. Ta kałuża jaka wielka tam jest. Chyba mokre. I teraz dwa najlepsze kubeczki tu wjeżdżają. A jak, brakowało ich tu. Dobra widzowie, dzisiaj taki luźniejszy vlog. A czasem trzeba odpocząć. Wy nie zapomnijcie łapeczki w górę zostawić oraz subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Trzymajcie się, Edlo! Raz. Wyciągam plik, duży kwit, wkurwę siana. Mamy ten styl, nie masz nic, dystans i z dala. Trzymaj na smycz.